Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj BoardView. Co to jest, do czego służy, jak się tym posługiwać? Czym właściwie jest to BoardView? BoardView jest właściwie obrazem płyty głównej, w której mamy także pokazane połączenia pomiędzy elementami. W pewnych sytuacjach może nam zastąpić schemat, jest natomiast do niego bardzo dobrym uzupełnieniem. W niektórych przypadkach łatwiej korzystać ze schematu, a w niektórych z BoardView. A więc zaczynamy. Na początek program, który będzie służył do otwierania plików BoardView. W tym przypadku jest to BoardViewer. Program jest dość prosty w obsłudze i nie ma zbyt wielu opcji. Jakie funkcje ma zatem ten program? Przede wszystkim możemy otworzyć plik lub zamknąć program. Możemy także włączać i wyłączać, które elementy będą nam się wyświetlały. Możemy także pionowo lub poziomo odbić obraz płyty, aby pokrywał się z tym, co mamy w ręce. Mamy także trochę opcji. Przede wszystkim możemy zmienić język, nie mamy tu zbyt dużego wyboru. Widzimy tutaj także, jakie rozszerzenia ten program obsługuje. Program ten jest dość uniwersalny, otwiera sporo przeróżnych BoardView. Jako przykład posłuży nam płyta LA-L031P. Jest to dość nowa płyta, mamy na szczęście do niej i BoardView, i schemat. Będzie nam łatwiej porównać, do czego służą oba pliki. Zaczynamy od otwarcia BoardView. To jest obraz naszej płyty. Przyjrzyjmy się, co możemy zobaczyć w naszym programie. Widzimy wszystkie elementy oraz połączenia między nimi. Klikając na element, pokazują nam się jego wyjścia, czyli sygnały, które tutaj mamy. Klikając na nie, pokazuje nam się także, z którymi innymi elementami jest to połączenie. Wybierając zakładkę Net, możemy przyglądać wszystkie elementy, z którymi ten element jest połączony. Pora na prosty przykład. Mamy płytę, która jest całkowicie martwa. Całkowity brak reakcji na przycisk zasilania. Wiemy, że przycisk zasilania znajduje się w klawiaturze. Zaglądamy więc do złącza klawiatury. W naszym przypadku jest to złącze JKB1. Klikając na to złącze oraz na zakładkę Part, odnajdujemy sygnały, które występują na tym złączu. Sygnał, który nas interesuje, to sygnał włączenia. Zaznaczamy na zakładce ten sygnał, a program na czerwono poświetla nam pin. Możemy teraz multimetrem sprawdzić napięcie na tym pinie przed naciśnięciem włącznika, w czasie oraz po puszczeniu. Przed naciśnięciem powinno wynosić około 3,3 V, w czasie naciśnięcia 0, a po puszczeniu znowu 3,3 V. Jeżeli występują tutaj inne napięcia, np. 2, 1, 1,5 czy 2,5 V, w pierwszej kolejności możemy odpiąć klawiaturę i zobaczyć, czy po odpięciu klawiatury będzie na złączu występowało prawidłowe napięcie 3,3 V. Załóżmy teraz, że chcemy sprawdzić, jak zachowa się płyta, jeżeli spróbujemy ją włączyć z odłączoną klawiaturą. Prześledźmy zatem, dokąd prowadzi nasz sygnał. W tym celu klikamy na zakładkę Net, na której mamy pokazane elementy, na których występuje ten sygnał. Szczególnie interesuje nas tutaj rezystor RK214, na którego drugiej nóżce powinno występować nasze napięcie 3,3 V. Mamy także na płycie SWK1, którym możemy uruchomić płytę. Jeżeli element fizycznie nie występuje, wystarczy zewrzeć jego nóżki. Jak widzimy, na nóżce 1 i 2 mamy masę, a na nóżce 3 i 4 nasz sygnał włączenia płyty. Zobaczmy zatem, dokąd dalej prowadzi ten nasz sygnał. Trafiamy tutaj na nóżkę 114 układu KBC. Kolejny przykład. Objawy także laptop. Kompletnie martwy, nie reaguje na zasilacz, nie ładuje baterii, nie reaguje na włączenie. Sprawdźmy więc, jak wygląda zasilanie. Przyjrzyjmy się złączu zasilacza. Klikając na niego i wybierając zakładkę Part, widzimy, jakie sygnały i napięcia na nim występują. Napięcie, które nas interesuje, to napięcie 19 V. Możemy w tej chwili sprawdzić, czy po podpięciu zasilacza występuje tutaj 19 V. Co jednak dalej dzieje się z tym napięciem? Załóżmy, że napięcie jest prawidłowe. Chcemy zobaczyć, co się dzieje dalej. Klikamy więc zakładkę Net i wybieramy kolejny element, na którym występuje to napięcie. W naszym przypadku na przykład PL101. Widzimy teraz, gdzie to napięcie powinno występować. Jak widać, napięcie dociera do cewek. Możemy więc sprawdzić, czy na pozostałych nóżkach cewek także występuje 19V. Jeżeli tak, sprawdzamy dalej. Napięcie dociera do tranzystora PQB11. Ale tu uwaga, ponieważ dociera nie tylko do tego tranzystora. To szczególny przypadek płyty i tranzystory są zdublowane. Zajrzyjmy więc na drugą stronę płyty. Tu mamy tranzystor PQB18. Aby łatwiej było to zobrazować, zajrzyjmy w schemat. Tutaj widzimy te zdublowane tranzystory. Prześledźmy jednak dalej to napięcie. Jeżeli dociera do tranzystora PQB11, powinno także pojawić się na jego wyjściu. Jeżeli go tam nie ma, możemy sprawdzić, jakie napięcie występuje na bramce naszego tranzystora. Prawidłowe napięcie na bramce tego tranzystora to około 25V. Zobaczmy jednak dalej, co dzieje się z tym napięciem. Dociera do tranzystora PQB12, a następnie do rezystorów pomiarowych PRB46 i PRB3. Zobaczmy to na schemacie. Tu mamy nasze rezystory pomiarowe. Jeżeli występuje na nich 19V, to znaczy, że układ załączania pracuje prawidłowo. Jeżeli nie występuje, możemy zmierzyć rezystancję. Będzie to rezystancja głównej gałęzi. W przypadku zwarcia tranzystory powinny odciąć zasilanie. W ten sposób szybko zlokalizowaliśmy główną gałąź. Do czego jeszcze może nam się przydać nasze BoardView? Załóżmy, że odnajdujemy na płycie uszkodzony mechanicznie lub spalony element. Możemy łatwo zlokalizować go dzięki obrazowi płyty. Załóżmy, że jest to nasze RV53. Możemy sprawdzić, jakie sygnały na nim występują oraz jakie ma oznaczenie. Dzięki temu możemy sprawdzić na schemacie, jaką powinien posiadać wartość. Jak widać, jest to rezystor o rezystancji 2,8 kOhm. Innym przykładem wykorzystania jest lokalizacja na płycie konkretnego rezystora. Załóżmy, poszukujemy rezystora RV61. Wklejamy w okienko Parts i już mamy zlokalizowany rezystor RV61. Możemy także śledzić nasze sygnały. Załóżmy, interesuje nas sygnał NVVDD1PG. Wklejamy go w okienko NETS i wciskamy Enter. Widzimy tutaj, w którym miejscu występuje. Możemy także sprawdzić listę wszystkich elementów, na których występuje. Mam nadzieję, że dzięki temu krótkiemu filmowi poznaliście podstawy pracy z BoardView, a także dostrzeżecie, że może być bardzo użyteczne, szczególnie w połączeniu ze schematem. Te dwa formaty świetnie się uzupełniają i pozwalają szybko zlokalizować element na płycie, na schemacie. Dysponując tymi dwoma narzędziami, możemy sobie bardzo ułatwić naszą pracę. Jeżeli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę o łapkę w górę. Zapraszam także do subskrybowania kanału i komentowania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.